Zamykam obrad.
głosowanie za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja wójta z działalności między sesjami. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W ostatniej sesji przede wszystkim pracujemy nad projektem budowy Domu Kultury w Adamówce. Jest to związane z tym, że w tej chwili mamy sytuację taką, że są galopujące ceny wszystkich materiałów budowlanych, jak i robót budowlanych. I w związku z tym robimy coś, co ładnie nazywa się optymalizacją kosztów, po to, żeby ograniczyć zakres prac, szczególnie w zakresie instalacji wewnętrznych, jak i ścian, wykończenia tych ścian, po to, by maksymalnie ograniczyć koszty tej budowy. Zresztą w tej chwili nawet trudno sobie wyobrazić, na jakiej podstawie wykonawcy mogą oszacować koszty budowy, która w naszych przynajmniej przymiarkach do przetargu zakładamy, że będzie trwała 24 miesiące, czyli 2 lata. No jest to szalenie trudne, niemniej jednak, tak jak powiedziałem, staramy się we współpracy z projektantami z poszczególnych branż te koszty, no, na ile to będzie tylko możliwe, zoptymalizować. Bo chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że musimy zrobić wszystko, aby przyznane kwoty dotacji, która jest tak naprawdę kwotą olbrzymią, żeby nie utracić. Trwają też działania w urzędzie związane z uchodźcami. Na terenie naszej gminy przebywa grupa około 80 mieszkańców Ukrainy. Są to głównie kobiety, przy czym większość z tej liczby to dzieci, które sukcesywnie zapisują się do naszych szkół i już biorą aktywny udział w zajęciach szkolnych. Będą też korzystać z dowozu do tych szkół w przypadku, kiedy zamieszkają mieszkańców naszej gminy w większych odległościach od szkoły. Pragnę też podkreślić, że wszyscy ci uchodźcy mieszkają w domach prywatnych. Natomiast my mamy przygotowane 60 miejsc, no, na wypadek, gdyby była taka konieczność,
na hali sportowej w Adamówce. Z PCK mamy miejsca do spania, czyli łóżka polowe i materace wraz z śpiworami i kocami, które są niezbędne do tego, żeby można było nawet w prowizorycznych warunkach spać. Spółdzielnia socjalna z datków mieszkańców i panów przygotowuje jeden gorący posiłek dla tych, którzy, dla tych mieszkańców naszej gminy, którzy wyrazili chęć skorzystania z takiej pomocy. Również na terenie gminy są dla uchodźców, którzy przebywają na terenie gminy, są przekazywane dary, które zostały złożone przez mieszkańców naszej gminy. Przekazaliśmy również niepoliczoną ilość kocy na apel Urzędu Marszałkowskiego, kiedy były zapowiedziane, zresztą i wystąpiły bardzo mroźne noce i one też za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, trudno mi powiedzieć, jaka to była ilość, ale w każdym razie cały samochód osobowy był wypełniony właśnie kocami i częściowo też śpiworami, które pochodziły też od mieszkańców naszej gminy. Jednocześnie też spora grupa pracowników Urzędu Gminy zgłosiła się jako wolontariusze do pomocy na granicy. Pierwsza czwórka już brała udział w pracach w punktach recepcyjnych w Przemyślu. To są takie najważniejsze sprawy, które miały miejsce od ostatniej sesji, która przecież była w ostatnim dniu lutego. A ponieważ jesteśmy po ustaleniach w zakresie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej w Cieplicach, stąd dzisiejsza sesja, która odbywa się w przeddzień zabezpieczenia środków przez powiat na przebudowę tej drogi, czyli jutro ta sesja odbędzie się w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za informację. Wysokie pytania. Kiedy ta droga będzie budowana? Więc po zabezpieczeniu środków zarząd powiatu, przepraszam, powiatowy zarząd dróg w Przeworsku ogłosi przetarg i tak jak mamy w uchwale o pomocy, mniej więcej połowa tej drogi zostanie wykonana w roku bieżącym, natomiast druga w roku 2023. Jest to zadanie inwestycyjne, które jest zadaniem wieloletnim i będzie realizowane w ciągu tych 2 lat. Czy są inne pytania? Nie widzę innych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Więc w paragrafie pierwszym gmina Adamówka postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi Przeworskiemu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 4 843 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 1252R Cieplice Górne, Cieplice Dolne w kilometrach od 0+00 do 7+020 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1 mniejszej uchwały, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Adamówka w latach 2022 rok w wysokości nieprzekraczającej 2 402 158 zł i w 2023 roku w wysokości nieprzekraczającej 2 441 002 zł. Wykonanie i upoważnia się w paragrafie trzecim. Upoważnia się w paragrafie trzecim wójta gminy Adamówka do zawarcia z zarządem powiatu przeworskiego porozumienia określającego szczegółowe warunki do przekazania i rozliczenia formalnych środków. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Tylko w uzupełnieniu tego powiem, że ta droga uzyskała dotację w wysokości 50%. Natomiast wkład własny jest rozdzielony też po 50%, czyli w całości zadania my partycypujemy w wysokości 25%, czyli takie same kwoty jak przeznaczamy, gdy zostaną przeznaczone z budżetu powiatu. Też do wyjaśnienia, że w tej chwili to zabezpieczenie środków jest na podstawie złożonego wniosku. I teraz w przypadku, gdyby koszty realizacji tego zadania były mniejsze, no załóżmy o 10%, bo nasz udział też o 10% by się zmniejszył. Natomiast gdyby koszty... wzrosły o 10%, to nasz udział zwiększyłby się o 20%. Dlatego, że w całości musiałby zostać sfinansowany przez budżet gminy Adamówka i budżet powiatu, ponieważ kwota dotacji jest kwotą maksymalną. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Tak, oczywiście. Na całej długości tutaj nawet jest, no nasze uchwały jest, bo wygląda na cała droga ma 7026 metrów, to tam we wniosku było głównie pisane i tych 6 metrów nie ma w stosunku do projektu. Ale w rzeczywistości i projekt jest opracowany na całości. I wyjazdy do jazdy na całym odcinku pod chodnikiem będzie kryty, czyli kanalizacja reszta. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 3/19/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przeworskiemu. Czytaj dalej treść uchwały. Nie, nie. Więc otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Więc jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to one wynikają z otrzymanych dotacji, ale również jeżeli chodzi o kwotę, to głównie z podjętej przed chwilą uchwały o udzieleniu pomocy na przebudowę drogi powiatowej w Cieplicach. I tak, zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 832 581 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 832 581 zł, w tym środki przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska 180 660 zł. Od razu może, żeby uprzedzić pytania, wyjaśnię, o co chodzi. Tak jak panowie wiecie, my w tej chwili realizujemy trzewierze późne, w ramach których przy wykorzystaniu pracy herbestera pozyskujemy drewno średnio wymiarowe, które sprzedajemy w trakcie prowadzonych licytacji elektronicznych. Ja już informowałem, że nawet uzyskujemy bardzo dobre ceny. Ostatnio poruszyłem 500 zł za kubik netto, ale jest to też robione z jednej chwili ze względu na operator urządzania lasu, ale jednocześnie przygotowujemy właśnie do tego, żeby skorzystać ze środków, które przyznała nam Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wykonanie podsadzeń tych lasów w wieku około 60 lat. I podsadzenia te będą wykonane bukiem. Bukiem sadzonką buka w liczbie 4000 sztuk na hektar. Też od razu powiem, że środki na sadzenie, ale również i na wykonanie na powierzchni 3 hektarów czyszczeń wczesnych oraz wykonanie remizy zostały zabezpieczone i zakres tych robót był ujęty w przetargu, który był przeprowadzony na usługi w lasach. A tutaj z tych 180 ponad tysięcy wprowadzanych do budżetu potrzebujemy na zakup sadzonek. I drugie dofinansowanie to dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Gdzie te środki są przeznaczone na wsparcie dzieci z rodzin
z rodzin kolorowskich w rozwoju cyfrowym, to są takie właśnie te granty Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. I jest to kwota 639 500 zł oraz wpływy z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 12 419 zł, które są przeznaczone na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych właśnie w Adamówce i Mojganie Siemiawskim. I w paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 3 174 739 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 772 581 zł. I tak jak wspomniałem, na zakup sadzonek przeznaczamy 30 000 zł. Remont dachu na zbiorniku wody na stacji uzdatniania wody w Krasnem 30 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych po stażach, pracach interwencyjnych i robotach publicznych 60 662 zł. Zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriów oraz niezbędnego oprogramowania w ramach projektu wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym, granty PPPGR. Taka sama kwota jak po stronie dochodów, czyli 639 500 zł oraz wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń na zorganizowanie dodatkowych zadań specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w szkołach podstawowych w Adamówce i w Mojganie Siemiawskim 12 419 zł, przy czym dyrektorzy te środki zgodnie z aktualnymi informacjami z Ministerstwa Edukacji będą też wykorzystywać na wsparcie związane z integracją uczniów z Ukrainy, którzy trafiają ciągle do naszych szkół. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 2 402 158 zł. Jest to dotacja celowa dla powiatu przewodzkiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 1252E Cieplice Górne, Cieplice Dolne w kilometrach od 0 do 7020 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną kwota 2 402 158 zł. Po dokonanych zmianach zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 2 342 158 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 342 158 zł. Zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę taką samą, w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych też w takiej samej kwocie. No, chcę powiedzieć, że na razie te olbrzymie wydatki inwestycyjne udało się zabezpieczyć jeszcze z nadwyżki z lat ubiegłych i natomiast no, na tym zasadzie jest już koniec. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu to, co mieliśmy, można powiedzieć w pewnym sensie przygotowane na realizację tych inwestycji dużych, no już zostało rozdysponowane i w tej chwili zwiększanie środków no praktycznie, jeżeli chodzi o wydatki,
przypadku, kiedy nie zwiększą się dochody, praktycznie będzie niemożliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, jeżeli chodzi o pewne wsparcie dzieci z rodzin, czy jest nie wiadomo, w jaki sposób to będą konkretnie rozdysponowane te pieniążki, czy to jest wyposażenie na szkół, czy indywidualnie? Jeżeli chodzi o te 12 tysięcy? Nie, o te 639. A 639, to tylko są złożone wnioski i my będziemy ogłaszać przetarg. I zgodnie ze złożonymi wnioskami, tymi, które zostały zaakceptowane, które były prawidłowo złożone, to rodzice tych dzieci otrzymają sprzęt. Także żadnych tutaj kwot pieniężnych nie będzie. Rozumiem. Są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 3 omawiana przez 20, omawiana przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Po przedstawieniu projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka, to te zmiany wynikają po pierwsze z wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 uchwałą Rady Gminy Adamówka z dnia 17 marca oraz zarządzeniami wójta gminy według stanu na dzień 17 marca bieżącego roku. I określa się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do numer 1 do niniejszej uchwały. I objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Te objaśnienia mówią nam, że w wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2022 nastąpiły zmiany wartości dochodów i wydatków i dostosowano wysokość dochodów i wydatków do wielkości wynikającej z budżetu gminy na 2022 rok. I w wyniku tych zmian w budżecie gminy nastąpiły zmiany wartości poprzez to, że zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 342 158 zł i zwiększa się przychody budżetu o kwotę taką samą, które przeznacza się na pokrycie tego deficytu. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2022 kształtuje się w następujący sposób. Dochody ogółem wynoszą 26 778 368 zł 50 6 groszy, w tym dochody bieżące 21 078 368 zł i 56 groszy, natomiast dochody majątkowe
5 700 000 zł. Wydatki ogółem stanowią kwotę 32 442 503 zł 50 groszy, w tym wydatki bieżące 21 774 845 zł 50 groszy i wydatki majątkowe 10 667 658 zł. I proszę zauważyć, że wydatki majątkowe to prawie 50% wydatków bieżących. Wynik wykonania budżetu, czyli deficyt 5 664 134 zł 94 grosze. I te wszystkie planowane przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego. Natomiast jeżeli chodzi o prognozę na rok 2023, bo przecież podjęliśmy uchwałę, Wysoka Rada podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy na przebudowę drogi powiatowej dla powiatu przeworskiego również w roku 2023, no w kwocie prawie 2,5 miliona. I czyli dokładnie 2 441 tysięcy 2 zł. I kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla powiatu przeworskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 1252R Cieplice Górne, Cieplice Dolne w kilometrach od 0 do 7 plus 20 wraz z infrastrukturą techniczną. I w związku z uchwałą o pomocy finansowej zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 900 000 zł i wpływy te będą pochodziły ze sprzedaży majątkowej, to jest sprzedaż drewna, działek budowlanych i rolnych. I wydatki majątkowe w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej zwiększa się o kwotę 1 900 000 zł. Prognoza na rok 2024 i 2025 nie ulega zmianie. Chcę powiedzieć, że z tego tylko jasno wynika, że budżet na rok 2023 na pewno będzie budżetem bardzo trudnym. Stąd mam nadzieję, że powoli będzie do Państwa docierać, dlaczego były takie, a nie inne propozycje dotyczące marnowania pieniędzy na oświatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu również. Czy są pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy na te wydatki majątkowe wystarczy lasu gminnego i czy działek na te 2 miliony? Na przyszły rok. Na pewno zwiększenia o 1 900 000 nie będzie, natomiast no, musieliśmy zapisać to w jakiś normalny sposób, ale to tak czysto teoretycznie bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie to pokryć z kredytu, jeżeli nie będziemy podejmować takich oszczędnościowych decyzji w roku bieżącym. A podkreślam, że będziemy mieć bardzo duży przetarg na właśnie Dom Kultury i na pewno musimy postępować właśnie roztropnie, stąd teraz jeszcze przedłużające się prace związane z projektem, żeby co możliwe, to o co tylko możliwe, żeby ograniczyć koszty. Natomiast no,
tutaj może też być bardzo trudna sytuacja. Zresztą między innymi dlatego nie ogłaszamy przetargu na instalacje fotowoltaiczne, bo można powiedzieć, że jakąś rezerwę mamy właśnie w tych instalacjach, które w tym milionie złotych, który ewentualnie możemy przeznaczyć na budowę domu kultury. Także no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Dziękuję. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 3 łamane przez 21 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się też 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Adamówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Prosiłbym bardzo tutaj, jakby można było w tym punkcie drugim, żeby wykreślić to słowo od ogrodzenia. Zostawić odległość od te 50 metrów, ale liczone od budynku do budynku. Po prostu było przeprowadzone w miejscowości Cieplice wczoraj, w dniu wczorajszym zebranie mieszkańców. Pan sołtys przeprowadził głosowanie w tej sprawie. Praktycznie większość mieszkańców by chciała, żeby tak w taki sposób to. To nie jest moja sugestia, to po prostu sugestia mieszkańców. Jeżeli by tak można było zostawić te 50 metrów od budynku do budynku, ale po prostu liczone od 50 metrów od budynku do budynku, ale nie od ogrodzenia. Także dziękuję. Ja może to uzupełnię, bo wniosek był taki, żeby liczyć te 50 metrów od wejścia głównego do tych obiektów, które są wymienione, czyli szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy, do wejścia głównego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych. Żeby po prostu odległość mierzyć w linii prostej od jednego wejścia do drugiego, czyli od wejścia tego obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży. Dziękuję bardzo, otwieram tutaj dyskusję. Ja rozumiem, że to będzie z korzyścią dla tego sklepu, o którym mówimy, tak? Tak. No to ja nie widzę problemu. No ale ustawa też nic nie mówi, że to ma być mierzone od płotu do płotu, czy tego, ma być od budynku do budynku. Proszę Państwa, sekundę. Ustawa nic nie mówi o odległościach. Ustawa mówi, że Rada Gminy ustala zasady, tak jak jest tytułem uchwały. Także można wymyślać różnego rodzaju zasady, czysto teoretycznie, także na przykład obiekt sklepowy musi być ogrodzony 10-metrowym płotem, różne zasady ustala Rada. Generalnie wszyscy ustalają, jeżeli chodzi o odległości. Ustalane te odległości też są w różny sposób, o najbardziej dogodnym przejściu. Różne. Natomiast zawsze mierzenie w linii prostej nie budzi żadnych kontrowersji przy pomiarze. I dlatego no, my się upieramy przy tym, żeby ten pomiar był jasny, czytelny, nie budzący żadnych wątpliwości. No powiedzmy, jeżeli taka jest woda Rady, to musimy powiedzieć też zapisane, że w odległości nie mniejszej niż 50 metrów, ale właśnie mierząc od wyjścia głównego do tych obiektów wymienionych wcześniej, czyli w
naszym przypadku szkół, przedszkoli, kościołów i cmentarzy, to też od razu zaznaczam, że to nie jest powiedziane, że od tych obiektów może Rada ustalić, że no nie wiem od czego, no od różnych. Może być od drogi publicznej, może być, no tutaj ustawodawca niczego nie narzuca. Skoro burmistrz Józef stwierdził, że to ma pomóc temu obiektowi, więc chyba 50 metrów dalej jest zachowane. Tak. Dziękuję. Tak, to pomoże społeczności szkolnej, bo to bezpośrednio sąsiaduje ze szkołą. Ten punkt, tak? Mówimy o tym punkcie bezpośrednio przy szkole. Czy to jest rozsądne? No, były różne propozycje wczoraj. Była taka dyskusja dość na tym zebraniu wiejskim. Po prostu było przeprowadzone głosowanie między mieszkańcami. No, większość zdecydowała, większość chciała w taki sposób, żeby to zrobić. Dlatego to przedstawiłem. Problem sprowadza do tego, czy chcecie, żeby ten zlecie się utrzymał, czy nie. A jak to funkcjonuje, ma to dobrze. Proszę. Nie ma to, bo już funkcjonuje, ma to dobrze. Nie ma problemu z funkcjonowaniem tego systemu. Cały czas mi tylko chodzi, żeby zareagował. A Rada była na zadaniu? Proszę, cały czas mi tylko chodzi o. A do Rady na zadaniu? Ja już poznałem opinię pana radnego, który mówił. No ale nie słyszał Rady. Słyszałem, przecież ja tego nie pokażę. To nie wiem. Ja tylko podobam sens sprzedawania alkoholu bezpośrednio przy szkole. Bo jeszcze do niedawna był szanowna rada, nie wiem, w poprzedniej kadencji ustaliła, że jeden punkt sprzedaży w tej naszej gminie to jest za dużo. Nie wiem, kiedy było, dlaczego by było zero. Tak jak wyobrażenie z tego, co już jestem przeciwko, prawda? A dzisiaj tak jak kołęko rozdajemy i to blisko szkoły w sąsiedztwie, bezpośrednio szkoły. Uważam to za mało rozsądne. I się to oczywiście i tak pan panuje decyzję i ta dyskusja o tym nawet leży, ale tak jest zdanie. Bo nie tylko opinię, przynajmniej do szkoły, co tak pani tak się dzieje, właśnie w tym punkcie, gdzie tu jedyna szkoła będzie wyznawana. No ale przecież nie uczymy tych dzieci. Wszyscy też mówią, że dzieci są dowożone, nie chodzą do szkoły. No ale jak wyjdą na przerwę, wyjdą na te i... Może każdy albo wujka. Ale to kiedy dostanie? Ale to nie jest super. No ale jak to jest w ogóle w głosu, to nie będzie tam innego. Ale mieszkańcy jak zadecydowali? W 90% na tym, żeby od wejścia do wejścia. No jeżeli wola mieszkańców jest taka, ja uważam, że frekwencja była naprawdę bardzo duża, że praktycznie przez większe była frekwencja w szkole. Iluś lat nie widziałem tyle ludzi na wydaniu wiejskim. To nie tylko wejście. Znaczy, żeby było jasne, no, głównie przyciągnęły ich nie te uchwały, tylko planowana i projektowana przebudowa linii średniego i niskiego napięcia. Czy jeszcze ktoś z panów chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę już chętnych. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 3 /2022 Rady Generalnej wraz z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad zachowania drewnianą sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Przepraszam, mam pytanie. Tak. Jaka tam ma być uchwała? Czy 50 osób jak tu pisze, czy daje się uchwałę? Ja mogę jeszcze raz uchwałę przeczytać, ale przed chwilą pan mój projekt uchwały przedstawiał. Może przeczytam ten punkt. Ale właściwie żadnego formalnego wniosku innego nie było. Dlatego też. No tak to zrozumiałem. Proszę. Czy mam rozumieć, że od wejścia do wejścia? Od wejścia do wejścia. Gdyby był jakiś formalny punkt, jest wyprowadzony do głosowania, natomiast jeżeli nie było, czy tam jest projekt, to jest zapisane w projekcie uchwały. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
zagłosowało 7 radnych, głosów przeciwnych 4, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamów Rawa. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc proszę państwa, w paragrafie pierwszym ustala się na terenie gminy Adamówka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 5 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa jedno zezwolenie i powyżej 18% zawartości alkoholu jedno zezwolenie. Czyli przypominam, że w paragrafie pierwszym, w tym pierwszym ustępie mówimy o limicie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przypomnę tylko, że na terenie naszej gminy takich punktów nie ma. Na razie. Ale ta liczba zezwoleń się nie zmienia, także to nie dlatego, że nie było zezwoleń. Natomiast w ustępie drugim tego paragrafu pierwszego ustala się na terenie gminy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 15 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 6 zezwoleń i powyżej 18% zawartości alkoholu 6 zezwoleń. I w paragrafie drugim traci moc uchwała z dnia 6 marca 2020 roku i uchyla się uchwałę ostatnią. Ona jest uchylana z tego względu, że nie był projekt tej uchwały zaopiniowany przez jednostki pomocnicze naszej gminy i w tej sprawie odbyły się zebrania we wszystkich miejscowościach. Ostatnio, tak jak już było mówione wczoraj w Ciepłicach. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego na poprzednio. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3/2022 Rady Gminy Adamów wraz z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych 5, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z panów radnych ma jakąś sprawę, chciałby postawić na tą uchwałę, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, w sprawach różnych
jeszcze będą przedstawione sprawozdania dotyczące działalności Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Natomiast ja chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć związaną ze sprzedażą działek. No też tak tradycyjnie przed przygotowaniem działki do sprzedaży, a tutaj mamy sytuację taką, że jeden z mieszkańców Majdanu Sieniawskiego chce zakupić działkę, która jest, jest działką niezabudowaną, ale jest częścią dużej działki, która jest położona i może zostać zabudowana, bo jest przy drodze powiatowej. Natomiast no, wymaga podzielenia i dlatego też no, jest pytanie, czy będzie wola Rady do przeznaczenia tej działki do sprzedaży, no bo inaczej nie ma sensu dzielenie tej działki. Ja mam z geoportalu ewentualnie. Rakieta na trasie jest. Ona jest na jeszcze pewnie Bukowiec w Majdanie Sieniawskim. To jest koło zabudowań pana Krzysztofa Gąsiora. Ale po kolei już Kaleńska obowiązuje. Ta działka nam potrzebna?
Widziałem ciekawe. No i dla mnie to nie jest. Z dnia 16 grudnia 2020 roku.
Nadużywanie alkoholu i narkomania oraz wynikające z tego konsekwencje są ważnym problemem społecznym dla rozwiązywania, które szczególnie nakładzie ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem Komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności poradzenia sobie z istniejącymi problemami. Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania z gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholu. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według stanu na dzień 31.12.2021 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 8 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 2 zezwolenia, powyżej 18% zawartości alkoholu 2 zezwolenia. Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku na terenie gminy Adamówka na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzonych sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 1 254 612 25 groszy. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 74 166 51 groszy. Powyżej 18% zawartości alkoholu 872 096 50 groszy. Razem wartość sprzedanego alkoholu w 2021 wynosiła 2 200 875 26 groszy. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wynosiła łącznie 43 855 58 groszy. Wysokość środków wydatkowanych na zwalczanie narkomanii wynosiła 3300. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiła 25 451 groszy. Pozostało do wykorzystania 15 155 7 groszy. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na programy profilaktyczne, promocje zdrowego stylu życia, jednorazowe prelekcje, spektakle, imprezy plenerowe, konkursy, materiały do analiz, opinii, czasopisma wynosiło 17 383. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiło 7 453 41 groszy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie i opinie biegłych wynosiły 3 864 10 groszy. W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce działała w niezmienionym 8-osobowym składzie. Spotkania odbywały się zdalnie lub w miarę roboczych. W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Adamówce wpłynęło 7 wniosków na wszczęcie postępowania zmierzające do ustalenia, czy osoby zgłoszone są uzależnione od alkoholu. Ponadto komisja przeprowadzała rozmowy informacyjne motywujące z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. W 2021 roku zaopiniowano 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Adamówka
w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. To były wnioski, którym osoby już istniejące, którym skończyła się ważność i wystąpili ponownie. Dwa wnioski były o zezwolenie jednorazowe. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami, służbami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dofinansowała następujące programy. W ramach promowania zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowało konkursy dla uczniów z terenu gminy Adamówka. Ufundowano nagrody dla uczniów z terenu gminy Adamówka. Dofinansowało się szkolenie z zakresu profilaktyki i uzależnień dla rodziców, Rady Pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce. Dofinansowano przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Adamówka na kolonie na trasie Górno-Grunwald-Stekli-Gdańsk. Dofinansowano serwis internetowy o tematyce związanej z profilaktyką oraz rozwiązywaniem i przeciwdziałaniem narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce współpracuje z Policją, ZUS w Adamówce, Zespołem Interdyscyplinarnym Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami, szkołami. Monitoruje i podejmuje na bieżąco czynności zmierzające do jak najlepszego wykorzystania środków na walkę z alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami dla dobra całej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani również za sprawozdanie. Jeżeli są jakieś pytania do sprawozdania, to proszę bardzo. Ja mam pytanie. Proszę. Bo są wolne środki niewykorzystane. Czy takie środki można przeznaczyć na zorganizowanie dla młodzieży szkolnej wyjazdu na basen na nowego tygodnia? Tak, tylko proszę złożyć wniosek. Komisja rozpatrzy w jakiej formie. Wniosek złożyć na jaki cel? I o jaką kwotę, kto, jaka grupa będzie na tym pasem. Czyli na przykład dyrektorzy szkół, jeżeli by byli zainteresowani, takie wniosek mogą złożyć. Tak, jak najbardziej. Są inne pytania? Ja mam, nie mam pytania, ale tutaj kolega nasunął mi taką myśl, aby pomyśleć też tutaj, panie wójcie, też byśmy pomyśleli o budowie takiego basenu. Tutaj kiedyś kolega Bosko wspominał o tym temacie, ale my możemy już myśleć o budowie takiego wielkości sieniackiego. Możemy na takim terenie, możemy sobie mieć. Może być tańszy dom kultury, panie wójcie. Proszę? Może być tańszy basen niż dom kultury, panie wójcie. Proszę państwa, czy wy wiecie, jakie efekty finansowe przynosi basen do Sieniawy? Czy wiecie, jakie efekty finansowe przynosi basen w Sieniawie? I czy wiecie, że w tej chwili nie ma żadnych problemów z dostępem do basenu? I czy umiecie liczyć? Basen też to jest nielogiczne. Jeżeli chodzi o... Jeżeli można, ja wyjaśnię sprawę. Jeżeli ja zgłaszałem wtedy basen, to nie było basenu w Sieniawie. Jeżeli został wybudowany, to ma słuszną rację wójt i tak dalej, u nas nie było sensu w ogóle tego tematu podejmować i ten temat został wycofany i nie ma sprawy. No w tej chwili, jeżeli się to i mówi się, że Dom Kultury zlikwidować i basen w Adamówce, ja proponuję, może basen w Majdanie by postawił i by był spokój. Dziękuję bardzo. Nie, myślę, że nikt nie mówił takiej racji, tylko panie mówicie, myślę, że taki basen postawić można z jakiegoś projektu, tylko chodzi o koszty, podejrzewam, utrzymania, prawda? Ale proszę państwa, to są koszty, jeżeli ja będę was ciągle kłuł, jeżeli wy pozwalacie sobie na marnowanie 450 tysięcy złotych rocznie, a trochę więcej powiem jeszcze później, to po prostu jest to kpina z ekonomii, a gmina jest samodzielna i odpowiedzialna za to, co się dzieje. I bardzo łatwo można doprowadzić do tego,
że w gminie Adamówka nie będzie wójta, tylko będzie komisarz. Ja bym chciał troszeczkę tego podkierunkować, żeby to było w sprawach tego sprawozdania, prawda? Jeżeli natomiast będą jakieś inne pytania, to może później też, no. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę tutaj w ramach sprawozdania. Proszę Państwa, ja przedstawiam te materiały, które Pani skarbnik przygotowała, a odnoszę wrażenie, że tego w ogóle nie słuchamy, że w ogóle nie widzimy tego, że jest bardzo mądra była uwaga dotycząca tego, że czy my będziemy mieć prawie 2 miliony dodatkowych środków w przyszłym roku po to, żeby sfinansować to, do czego zobowiązaliśmy się uchwałą o pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. No to myślę, że w tej sytuacji zgłaszanie jakichkolwiek projektów inwestycyjnych, to powiem brutalnie, no jest naprawdę, no może nie będę mówił. Nawiązuję do tego, wójt składając ten raport cały i o tym powiedział, że nasz budżet już na następny czas jest bardzo nikły. To nie wiem, skąd poszedł ten pomysł z basenem. Ale dopiero mówię, że nie ma wyższego. Natomiast proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. My musimy robić to, co jest potrzebne. I teraz w ogóle no, jest zatracone poczucie, co jest potrzebne. I jeżeli jest sytuacja, że w szkole mamy 11 uczniów na przyszły rok, bo ja już wiem ile, pan dyrektor mi przedstawił, i nie widzimy konieczności zareagowania, no to jeżeli obok jest basen i wiemy, że basen to nie jest wiata taneczna, która będzie stała zima czy lato i ewentualnie no, trzeba ją pozamiatać, mówiąc brutalnie, czy jakieś drobne sprawy bieżącego utrzymania, czy tam zapłacić za energię elektryczną, gdzie odbywa się jakaś impreza, to z basenem jest zupełnie inaczej. Tam po prostu trzeba mieć chętnych, którzy będą systematycznie korzystać. Nawet proszę Państwa, żeby tam nie były nie wiadomo jakie opłaty, ale wiemy, że iluś tam mieszkańców z tego korzysta, no i trzeba ponosić koszty. A doskonale wiecie, jakie kiedyś było ułożenie nawet na hali sportowej, a jakie jest w tej chwili. To wszystko powszechnieje. No. I nagle okazuje się, że dochodzi też do wniosku, że lepiej na świeżym powietrzu, albo tak jak były budowane orliki, to oczywiście jak najbardziej, bo w naszej gminie nie ma orlika. Ale jak jesteś, nagle okazuje, że tam na sztuczna nawierzchnia już nie zna. No i to tak działa, no po prostu można robić wszystko, ale jeżeli jest na to zapotrzebowanie. Panie Przewodniczący, ja bym proponował, czy przyjmujemy sprawozdanie, czy nie alkoholizmu, bo weszliśmy w tematy inne, a zostawiliśmy temat, który nam tu Pani przedstawiła. Znaczy ja muszę wyjaśnić, bo to jest tylko formalnie wiecie. Zostawmy na później, skończmy temat działania komisji. Przed chwilą właśnie ukierunkowałem rozmówców. Dziękuję serdecznie tutaj również Panu za ten głos. A więc tutaj sprawozdanie zostało przedstawione. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę już więcej pytań. Zamykam dyskusję. Proszę tutaj Panią o następne sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Różne programy współpracy na domu pracy, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Adamówka uchwałą nr 5/49 z 2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku. Celem nadrzędnym programu było zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy poprzez włączenie organizacji lokalizacji oraz budowanie umacniania partnerstwa pomiędzy gminą a organizacją.
dotacje następujące kwoty. Nauka, edukacja, oświata i wychowania 67 660 zł. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 160 000. Kultura i sztuka 100 000. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zrealizowano zadanie pod nazwą Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych do ośrodku w Jarosławiu. Zadanie to było realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na podstawie umowy z 11 stycznia 2021 roku w okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Celem zadania było umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez niepełnosprawne dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie gminy Adamówka. W ramach realizacji zadania dowozą objętych było 5 uczniów, którym zapewniono bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu podstawowego światowego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania. Dowóz był realizowany w wszystkich gminach opieki szkolnej. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowano zadanie pod nazwą Organizacja Zawodów Sportowych w zakresie piłki nożnej. Zadanie było realizowane przez gminę Sportowy Majdan w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2021 roku. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości. Celem zadania publicznego była promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie sportowego poziomu klubu. W 2021 roku do rozgrywek KZT Rzeszowie zostało zgłoszone 5 drużyn. Oni młodzi młodszy, młodzież starszy, bramkarz starszy oraz drużyna seniorów w łącznej liczbie 115 zawodników. Drużyny brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez KZT oraz organizowanych treningach, sparingach i turniejach. Zajęcia sportowe z młodzieżą i dziećmi prowadziło 4 trenerów. W zakresie kultury i sztuki zrealizowano zadanie pod nazwą upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Zadanie zrealizowało Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2021 roku w okresie od 1 lutego do 31 grudnia. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 99 962,93 zł. Celem zadania publicznego była kontynuacja działalności orkiestry, szkolenie i nauka na instrumentach obecnych i nowych członków orkiestry oraz prezentacja umiejętności artystycznych na koncertach oraz ważnych wydarzeniach kulturalnych. Orkiestra zagrała m.in. podczas mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Wileńskiej z okazji Dnia Modlitwy Intencji Nauczycieli, Wychowawców i Katechetów oraz podczas mszy świętej na Jasnej Górze na 23. Pierwszynce Honorowych Dawców Krwi, a także uczestniczyła w koncercie organizowanym w Majdanie Sieniawskim w ramach Przeglądu Talentów Fizycznych Gminy Adamówka. Środki z dotacji zostały wykorzystane również na zakup i naprawę sprzętu muzycznego oraz umundurowania. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 37 zł i 7 groszy zwrócono do budżetu gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszystkie organizacje pozarządowe złożyły roczne sprawozdanie finansowe z realizacji zadania publicznego. Dziękuję serdecznie Pani również. Otwieram dyskusję, a są jakieś pytania tutaj co sprawozdania, co organizacjami pozarządowymi, to proszę bardzo. Bardzo czytelny. No, dziękuję serdecznie. Rozumiem, że nie ma pytań, bez tego mam jest jasne. Czy są jakieś... Dziękuję Panią serdecznie. Dziękuję serdecznie za przedstawienie sprawozdań. Czy jest jakieś pytania jeszcze, które Pan chciałby ustawić w tej sprawie na programie? Proszę bardzo. Rozumiem, że nie ma więcej już żadnych spraw. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji Panu Wójtowi. Dziękuję serdecznie.